Filmastera. Jestem wiernym użytkownikiem. Jesteśmy w siedzibie Filmastera. No i właśnie się dowiedzieliśmy, że jesteście partnerem festiwalu Raindance. Jak do tego doszło? To jest taka historia, która zaczęła się na Majorce. Tam poznaliśmy takiego pana, który się nazywa Charles Wiles. Charles Wiles, który był dyrektorem Google na Europę, później zaczął robić startupy w Londynie. Okazało się, że on jest referentem też właśnie Hackforward, naszego inwestora. On ma brata, który prowadzi bloga filmowego, a jego brat ma znajomości w siedzibie Raindance. No i tak po nitce jakoś doszło do tego, że Raindance szuka aplikacji mobilnej. I nie udało im się zrobić własnej, bo próbowali zrobić własną, ale jakiś tam był, coś tam im nie wyszło. No i szukali na gwałt właściwie kogoś, kto może dostarczyć im taką prostą rzecz, czyli aplikacja, w której można zobaczyć, co grają na festiwalu. Można zobaczyć, kto jest na tym festiwalu, że można było poznać ludzi, którzy też się wybierają. No i dostać jakieś rekomendacje. To jest właściwie taki bonus, który my dajemy. Tego właściwie nie szukali, ale to jest coś, co daje Filmaster, czyli oprócz tego, że jest zwykły listing filmów, można zobaczyć, o której co grają, to też po ocenieniu kilku filmów mamy takie spersonalizowane rekomendacje na ten konkretny festiwal, czyli tylko wśród tych filmów, które grają na Raindance, ale też na innych festiwalach, z którymi będziemy współpracować, mam nadzieję. Czyli dostarczyć aplikację, tak? Aplikacja mobilna na Androida i na iPhone'a. Na Androida wydaliśmy ją dopiero wczoraj, a na iPhone'a już od kilku dni jest nowa wersja, która obsługuje też właśnie takie festiwale filmowe i inne wydarzenia filmowe. Jaki udział miał właśnie w tym wasz inwestor Hackforward? No, skojarzył nas ze sobą, więc duży udział. My wcześniej robiliśmy takie podobne wsparcie dla festiwali polskich, między innymi dla festiwalu Sputnik, czy dla Kino w Pięciu Smakach, czy Filmy Świata, ale Kino. Z tym, że to jeszcze było na stronie, takie społecznościowe centrum robiliśmy na festiwal. Teraz mamy aplikację i pierwszy raz udało się to zrobić właśnie z aplikacją mobilną. Czy w Polsce też używaliście aplikacji mobilnych, czy...? Jeszcze nie ma. Aplikacja takie ze wsparciem dla festiwali dopiero działa od września. Zrobiliśmy tą wersję specjalnie na Raindance, wiedząc już, że coś takiego będzie. Ale będziemy teraz rozmawiamy już z kilkoma innymi festiwalami w Polsce i chcemy u nas też to wypromować. No bo w Anglii też jest trochę inaczej, ludzie mają te iPhone'y i Androidy, bo na tych platformach działa Filmaster mobilny. U nas to dopiero też mają, ale raczej ludzie, którzy są bardziej w świecie informatycznym, a ludzie, którzy chodzą na festiwale filmowe, to jest troszkę inna grupa. To dopiero zaczyna u nas działać, tam to już działa od jakiegoś czasu i już festiwale mają taką, wiedzą, że jest taka potrzeba, żeby też na urządzeniach mobilnych być po prostu. Od czasu inwestycji minęło już kilka miesięcy. Co się stało w Filmasterze? Moment, w którym przesądziła się inwestycja, to był też moment, w którym Filmaster wydał aplikację na iPhone'a, którą Borys prezentował na South by Southwest, więc te dwie rzeczy zbiegły się w czasie i właściwie potem zmiany już się potoczyły. To znaczy, zaczęły się intensywne prace nad nową stroną, która już była zaprojektowana i do której były stworzone mock-upy. I przez 3-4 miesiące te prace trwały. A trwały prace także nad aplikacją na Androida, które trochę się opóźniły, ale finalnie wczoraj ta aplikacja trafiła do Android Marketu. A tak jak już mówił, jest nowa wersja aplikacji iPhone'owej, nie tylko wspierająca festiwale, ale oferująca też program telewizyjny. Czyli zupełnie nowa rzecz, tak samo jak na nowej stronie. No, w momencie inwestycji przez Hackforward zmieniła się też trochę struktura Filmastera. Czyli wcześniej Filmaster to był Borys Musiela, który był jedynym właścicielem i udziałowcem. W tej chwili ciężar tego trochę się rozłożył i to także ma wpływ na to, w jaki sposób różne decyzje takie bardziej kluczowe są podejmowane i będą pewnie podejmowane. Od czasu inwestycji zmieniła się koncepcja Filmastera, czy w ogóle się zmieniła? Tak, zmieniła się koncepcja tak naprawdę w momencie inwestycji, to jest też dość ciekawe. Ta koncepcja była bardzo mglista, płynna i przez mało kogo rozumiana. W tej chwili jest jasna i ostatnie spotkanie z naszym sponsorem i z ekspertami, których na takie spotkania zaprasza, potwierdziły to, że po prostu ludzie rozumieją po takiej 5-minutowej prezentacji, czym jest Filmaster i w jakim kierunku idzie. No właśnie, w jakim kierunku idzie? Idzie w kierunku social media na pewno,
czyli dużo więcej aktywności w najbliższych miesiącach na Facebooku, a idzie w kierunku mobilnym. Znaczy nową wersję serwisu, jedna jest ta nowa wersja jest na anglojęzycznej stronie, tak postawiona. Filmaster.com. Filmaster.com, na polskiej nie. Dlaczego akurat w ten sposób? Powodów jest kilka. Pierwszy powód jest taki, że większość naszych użytkowników, takich najbardziej aktywnych, do tej pory korzystała, to byli użytkownicy z Polski. To są użytkownicy przyzwyczajeni do funkcji, które w tej wersji istniały. Nad nową wersją cały czas pracujemy. Jeszcze pewnych funkcji brakuje, które będziemy dodawać w ciągu najbliższych dni. I nie chcemy zamieniać wersji, mimo że z punktu widzenia użyteczności ta nowa wersja jest zdecydowanie lepsza, to są tam, to jeszcze nie wszystkie funkcje zostały ze starej wersji przeniesione. Wersja KOM z kilku powodów, Raindance jest jeden z powodów, to znaczy festiwal wystartował wczoraj, no i po prostu musiała być nowa wersja, no bo różnica między tymi wersjami to jest niebawem. No właśnie, jaki jest ruch na tej aplikacji? 60 osób nam się dzisiaj zarejestrowało. No, z samego Raindance, dzisiaj był nie tylko Raindance, jakby mocno promuje nas i na Twitterze, i na Facebooku, i przez swoją stronę, i z samego Raindance to chyba 200 osób w sumie było. No. W ciągu tych kilku dni, a teraz jeszcze artykuł na GigaOn, który też nas mocno jakoś tam ludzie zaczynają się rejestrować. Ludzie, którzy jak patrzymy na Analytics, na Google, no to wszyscy, którzy wchodzą z GigaOn, w ogóle nie słyszeli o Filmasterze wcześniej. Czyli to nie są ludzie, którzy wcześniej mocno jakoś tam byli. Więc duża szansa, że dużo nowych użytkowników się pojawi. Jaki macie pomysł na ich utrzymanie? Bo na Raindance jest tak, że to jest jednorazowy event. Wydarzenie, ludzie się logują i sprawdzą sobie rekomendacje, zaplanują sobie ten festiwal. No ale później codziennie na Filmasterze pojawiają się nowe rekomendacje. W kinach, w telewizji, co aktualnie leci, oraz zmieniają się te rekomendacje wszechczasów. Więc właściwie codziennie warto być i codziennie warto sprawdzać, co warto obejrzeć dzisiaj wieczorem. A oprócz tego dużo takich funkcji społecznościowych, które mamy, które pozwalają obserwować użytkowników innych, patrzeć co oni piszą, gdzie idą, co oglądają. No i planujemy wprowadzić nowe funkcje, które będą jeszcze bardziej angażować użytkowników, szczególnie rzeczy takie jak dostawanie różnych nagród za to, za aktywność na Filmasterze. Czy będziecie próbować obsługiwać w ten sam sposób inne zagraniczne festiwale filmowe? Taki jest plan, bo to jest fajny sposób na zgarnięcie użytkowników z jednego miasta, bardzo dużo użytkowników z jednego miasta w krótkim czasie. Filmaster jest fajny, jak dużo ludzi w twojej okolicy ogląda filmy. Wtedy można się z tymi między innymi wymieniać, można się z nimi spotkać i tak dalej. Macie jakieś dojścia podobnie jak przy Raindance? W Stanach, na Southway Southway poznałem sporo ludzi, którzy bardzo im się spodobała aplikacja. Jeden taki bardzo fajny bloger, który jeździ po festiwalach w Stanach Zjednoczonych i już teraz promuje, buduje jakieś tam, próbuje przekonać ludzi, że warto naszej aplikacji użyć. Chcielibyśmy też zaistnieć na South by Southwest w przyszłym roku, bo to jest też festiwal filmowy i tu też jest jakieś dojście, ale na razie nic konkretnego nie możemy powiedzieć. Ale na pewno mocno będziemy chcieli takie powtórki z tego zrobić, tylko na jeszcze większą skalę. Czy to oznacza, że będziecie się skupiali bardziej teraz na tej anglojęzycznej wersji serwisu? Zdecydowanie. Polacy pójdą w odstawkę? Nie, w Polsce jesteśmy właściwie, nie ma nic innego w tym rejonie, więc to dzięki temu od razu ludzie, jeżeli chcą ściągnąć aplikację mobilną, która im jakoś tam poleci filmy, to jest tylko Filmaster, więc ale, nie mają wyjścia. Ale to też nie jest tak, że skupiamy się na którejś wersji, dlatego że Filmaster się rozwija jako taki i to, co zyskuje wersja anglojęzyczna, to zyskuje też wersja polskojęzyczna, natomiast treść jest generowana przez społeczność. Więc to nie jest tak, że zapomnimy o polskiej wersji, ona przestanie żyć, bo Filmaster żyje dzięki społeczności, a nie... Najbliższy festiwal do obsłużenia? No będziemy na festiwalu warszawskim, na warszawskim festiwalu, który zaczyna się od już w październiku. Będziemy mieli wersję na filmaster.pl/festival/WFF i tam będzie można zobaczyć, co warto obejrzeć na festiwalu. No i w aplikacji mobilnej oczywiście. I oczywiście aplikacja mobilnej, specjalna zakładka, w której jest wszystko związane z festiwalem. No i po kolei kolejne festiwale w Warszawie, które będą, czyli Sputnik znów Pięć Smaków, Filmy Świata, ale Kino, na Off-Kamerze w Krakowie prawdopodobnie w przyszłym roku. No, właściwie wszystkie polskie festiwale po kolei, które są znaczące, będziemy obsługiwać. A zagraniczne? Już coś jest ugrane, czy jeszcze nie? Będziemy na brytyjski, znaczy na BFI, czyli ten festiwal londyński, który jest zaraz po Raindance się kończy i
nie jesteśmy tutaj patronem oficjalnym, ale to nie przeszkadza w tym, żeby mieć te dane i je promować. Więc to jest kolejny jakby tak, festiwal zagraniczny, na którym będziemy się skupić. Tutaj jest wyraźna korzyść z używania tej aplikacji taka, naszej mobilnej aplikacji, czy nawet na stronie, że te festiwale, którym patronujemy, też promują nas. Te, którym nie patronujemy, mają za darmo narzędzie dla miłośników kina, którego mogą używać. Bo to jest też tak, trzeba pamiętać, że nie tylko na Filmmasterze te treści są. Za każdym razem, jak ktoś coś napisze, na przykład recenzję na Filmmasterze filmu z Raindance, automatycznie idzie tweet z tagiem Raindance'owym, więc te wszystkie rzeczy są przetwarzane w social media. Tak samo jeżeli przez Facebooka się zarejestrował, to wszystko idzie na Facebooka, więc rozprzestrzenia się to do wszystkich znajomych. Więc jeżeli festiwal ma takie od razu, czy takich userów, którzy właśnie z tej aplikacji korzystają, od razu są ambasadorami tego festiwalu wśród znajomych swoich i ludzi, którzy ich śledzą na serwisach społecznościowych. Więc to jest też taki duży zysk dla festiwalu, który po prostu mają za Afriką. Więc to jest fajna sprawa. To jest w temacie festiwali, natomiast oczywiście będziemy rozwijać stronę nadal. Będziemy ją wzbogacać o te funkcje, o których mówiliśmy, czyli coś, co pozwoli czytelnikom, użytkownikom zrobić więcej, osiągnąć więcej, zostać dłużej, mieć z tego jakąś dodatkową korzyść. I myślę, że będziemy pracować też nad kolejną wersją aplikacji mobilnej i na Androida, i na iPhone'a. Na pewno zostanie przeprojektowane, jeśli chodzi o stronę wizualną, i postaramy się użyteczność też poprawić dość wyraźnie. No i tak naprawdę trzeba nas śledzić i obserwować, bo kolejne update'y czy upgrade'y będą się pojawiać. Aktualizacje po polsku. Aktualizacje. Ulepszenia, usprawnienia. Na Facebooku, najlepiej na Twitterze, bo tam jesteśmy mocno aktywni i można nas tam znaleźć, także zapraszamy. No, powodzenia. Dzięki.